Paweł, musimy zacząć od kwestii związanych ze zdrowiem. Jak to dzisiaj wygląda ta twoja walka, o której wspominałeś? Słyszeliśmy i w Ekstraklasie po godzinach, i teraz słyszeliśmy w tej zapowiedzi twojej sylwetki. Miesiąc temu miałem operację, ostatnią. Wszystko jest dobrze, wyniki są dobre, także tylko muszę dojść do siebie jeszcze, bo to znowu była ciężka operacja, ale jestem tym jednym ze szczęśliwców, którym się na dzień dzisiejszy udało. Kiedy się dowiedziałeś o tym, że to jest nowotwór? Domyślam się, że to jest ciężki szok, zwłaszcza dla gościa, który był zawodowym sportowcem i pewnie całe życie sobie myślał, że nie, jakaś choroba, no, siłą rzeczy, ale to może nie po 70, po okolicach 80, a nie wtedy, kiedy jesteś silny i zdrowy. No ciężko, funkcjonujesz normalnie, idziesz do lekarza, wysyłają cię na badania i nagle się okazuje, że dwa dni potem jesteś operowany, bo to jest nagły przypadek. No i trzeba wycinać. No i po operacji czekałem na wyniki, bo doktor myślał, że to w ogóle jest guz, ale tam nic nie będzie. No, sprzedał mi tą informację tak, jak mistrz, żebym się nie załamał od razu. No i cóż, no, pojechałem do domu i tak martwię się, co tu powiedzieć najbliższym. No ale trzy dni ciężkie, bo te emocje działają, no, słychać w głosie, jeszcze dzisiaj działają. Tak, tak. No ale mam przyjaciół, mam rodzinę najbliższą i zabrałem się za leczenie, bo tu nie ma co też załamywać się, bo podobno 50% wyleczenia jest w głowie. I od razu zacząłem się leczyć, mam wspaniałych przyjaciół, partnerkę wspaniałą, która od razu różne metody leczenia. No i udało się, i dzisiaj już jestem po wszystkim, no ciężkie prawie półtorej roku.